Hi girls, so welcome to my YouTube channel and my first video. So I'm gonna start with telling you a little bit more about me in case you don't know yet from Instagram. I'm 33 years old, I'm Polish, I was born in Poland and I moved to London when I was 17. I lived there for about 12 years, I think. And then I moved to Milan where I met my husband, and who's French, Parisian, and now I live in Paris. And my husband and my two kids. I've got two daughters. One is about to be 1 year old, and the oldest one, she just turned two. When I was in London, I was working in fashion, as you probably can guess. I was working in actually a fashion recruitment agency, so it's basically whenever some big fashion house such as Louis Vuitton or Chanel, they need someone to work either on the shop floor as a sales assistant or the head office or the new manager, they come to us to source such a person. So that's what I was doing to start with, and then I was doing the executive assistant to CEOs of the company. At the moment I'm not working. It's hard working when you have two little kids, two under two. And on top of that, I still don't speak French, unfortunately. I've tried to learn, but I do find it very hard. So this is a little bit about me. Then the reason why I'm doing this video is because you girls asking me sometimes questions that I would love to give you such a more bigger, wider answer to. And it's not so easy and convenient to explain it all on Instagram. So I think it's nicer to do it almost as in person. So here. So the main question that I'm getting asked is about my diet and my fitness. Let me tell you first that I'm not a nutritionist. I did actually study to be a nutritionist 1 year, but I never completed these studies, unfortunately. But I'm just gonna share with you something that works for me. Something that I enjoy, something that's my way of lifestyle now, and I think I'm gonna carry on always. Well, I don't really like the expression always, but I think I'm gonna carry on for a long time. So the way I live, I eat, is intermittent fasting. So I don't have breakfast and I don't really have late dinners. So when I wake up around 7-8 o'clock, I start my day with a black coffee, no sugar, no milk, and water. And I do that until noon, sometimes until 1 p.m, sometimes until 2 p.m. What if I, depends, is I go with the flow, depends if I have lunch plans with someone or if I'm very hungry, then I break my fast. But before that, I just drink black coffee and I do my workouts. So then when I break my fast, I normally, depends, I very often have my banana bread, but like today I didn't have banana bread, so I broke my fast with some delicious Ella peanut butter snacks, and I had some leftover fish fingers from my kids' lunch, and then I had a latte with soya milk. Later that, I don't know, maybe I'm going to have a chicken salad. I need to do food shopping, so I don't know what I'm gonna get yet. And I'm definitely gonna have a green juice. That's another thing that I try to have in my diet. It's I try to have lots of green juices. The reason for that is I just feel, I don't know, maybe it's also my imagination, but I feel when I have a green juice, especially meaner it is, less tasty it is, I feel better. I feel like it's so good for me from within, inside, for my skin. It makes me glow. It keeps me healthy. So I love it. I try to drink as much juices as possible, at least once a day. I don't make my own juices. I've done lots of research into like buying the best juicer. I think I did ended up with the cold press juicer Sage, but I just find that to make the juice and to clean after it, it's not so convenient, it's not so cheap. I'm much better off buying the juice that is freshly delivered to me, and it costs same if not better. And I'm more likely to have it because I know if I have to make a juice, I might delay it, when I say tomorrow, then another day, when I don't feel like cleaning after it, and I don't make it for 1 week. And when I'm just ordering like from Uber Eats, it's so easy that I have much more of it. So that's what I stick to do. So I don't eat breakfast. When I have lunch, I have like an early dinner before 6 p.m. And
maybe a glass of wine, and then that's it. I don't eat nothing for the rest of the night. The reason why I find it works for me is because I still can have eat what I want. Like, I'm such a foodie. I love desserts, I love cheesecake, I love bread, I love cheese, I love butter, I love wine. You know, I live in France, so there is so much good food that I want to have. And what makes it easy for me with the fast that I can have it, it's just not always, but on daily basis almost I can have it. So let's say if I see my husband eating a croissant at 9 o'clock in the morning, it will be very hard if I will be like on a normal kind of diet, thinking like, oh, I cannot have that croissant, when can I have it? Maybe in a month when I lose some weight, blah, blah, blah. But with the diet that I'm on, with the intermittent fasting, with the style that I'm on, I say to myself, oh, it's okay, I can eat that croissant just in 3 hours, or let's say tomorrow, you know? So that's why I find it easy, because I can still have all the food that I love. So that's why I think I maintain it as well. So that's something that works for me. That's something that I've been doing almost from, from the day I gave second birth. Because what happened is, you know, when I got pregnant first, of course I didn't diet, I ate so much fresh food. And then just carbs, pasta, baguette, butter, cheesecake, all of that. Then I lost weight very quickly, very smoothly, but I got pregnant so fast again, like 3-4 months later I was pregnant again. So after being for like 2 years feeling not myself in my body, not being able to wear jeans or any cute outfits that I wanted, not having a waist, I was telling myself that I'm gonna get in the shape of my life. So yeah, as soon as I gave birth, I said to myself, that's it, I'm gonna do intermittent fasting. Also, I found it quite easy and nice to do, because I don't know how about you, but when I was pregnant, I didn't crave fish, I didn't crave salads or any veggies. I just craved comfort food. So for me it was, and I didn't crave black coffee either, so or coffee at all. So for me it was a nice feeling to wake up like first morning after birth and have my normal cravings on, like I woke up and I looked at the menu to order my food, and then when I saw fish, I'm like, ah, for the first time in such a long time I was thinking, fish, yummy. And I've ordered salmon and black coffee and it tasted so good, so it was almost a relief for me in a way of having my good cravings back and to be able to have some kind of food regime again, because I like habits. I like to be in a good healthy routine. So yes, I've been doing that almost a year now. I've been loving it. I think I'm gonna carry on. It's easy to do because it's kind of like a diet that you can also do on holiday. I mean, how great. I was in Spain now and you know, I didn't have breakfast, then I would go for lunch, I would have sangria, aioli, bread, all of this. Then an early dinner and that's it. So that's what I do. What I'm doing exercise-wise is Pamela Reif. She is a very famous Instagrammer / YouTuber. I do her YouTube videos and I really enjoy it. I love them because they are short and efficient. I always have been very much into the gym. Whoever knows me longer, I've been obsessed with the gym. I could go like twice per day. And I will easily spend 1 hour in there. I will spend like 30 minutes cardio and then weights. Always machines and always weights. And I never really see myself not going to the gym. Even when I was going on holiday, I had to make sure that there was a hotel gym. I had to do it. I was almost addicted to it. And I didn't think I can have a good body with no gym. And I stopped the gym when I got pregnant first time, because all what people say, it's okay, if you have a good form, you can carry on exercising. That's something that I didn't really want to take a risk on. I was extra cautious with everything, so I didn't want to go to the gym and lift weights, so I stopped that. I did a little bit of yoga, but I'm not a massive yogi, so that didn't work on me. And then I got pregnant again, I didn't work out again. And after that, when Christmas time came, my sister came to visit, she introduced me to Pamela Reif, and I've fallen in love in those workouts because it was so short. So, you know, before that I worked out with another woman from my country, but her workouts are like 45 minutes long. So whenever I would tell myself that I'm gonna exercise with her, the idea of like working out for 45 minutes non-stop was a bit heavy, and I would delay it, or I would never end up doing it.
But when I say myself, oh, I'm just gonna do a 10 minutes, it seems easy. It never really ends on 10 minutes. Yes, I did started with just doing 10 minutes. When I was doing two of her workouts, I would do 20 minutes. Now it's normally 30 or 40 minutes a day. I start with cardio, and I do some abs, because I love doing abs. And my new resolution is that I'm gonna do some bum, because I feel like I would really like to have this nice, lovely, perky bum. And if you look at Pamela Swift bum on her Instagram, she has this perfect bum. Like lovely. So that's my goal. The reason why I know why I don't like to do BAM is because the effects, they take the longest to see. You know, when you do like cardio, you sweat, you're out of breath, and you can feel you've worked out. When you do abs, you can like almost see abs in a few days. But to grow the BAM muscle, which is one of the biggest muscles, all the biggest muscles in our body, it takes a while to grow it. So I guess I just have to be consistent. I have to do it like for 2-3 months. Maybe by next summer I'm gonna have a lovely booty. Let's see, fingers crossed. So this is what I do. I do Pamela Reef exercises, and I do them every day. The reason why I do it every day is because I need to have a routine, and I like to have the time to myself every day, you know? I like to start the day always the same way, coffee, and then a little workout before the shower, even if it's 10 minutes, even if I had a rough night, or even if I'm sick or not well, or I got on my period, I'm still doing at least 10 minutes of the workout, because that's how it feels right now to start my day. So this is another thing that I can recommend you, that I know that it has been working, and even though it's only mostly bodyweight exercise, I feel like my body is the best I've had. And I don't miss the gym, I don't see myself going back to the gym. The only thing that I'm gonna get back to is boxing. I enjoy boxing, and for me boxing mentally, it's like so much better than yoga, let's say. So maybe I'm gonna do that. And that's it, girls. So fitness-wise, I just do Pamela. And food-wise, intermittent fasting, and I'm really enjoying it. If you have any questions, let me know. I can just tell you how it was and how it is from my experience. And if you need any advices, and that's it, girls. I'm gonna do this kind of movies for you on a weekly basis. So whenever you're gonna have like anything that you would like to find out more from me or listen about more, please let me know. And I'm sure I'm gonna take. Cześć dziewczyny, witam was na moim vlogu, o którym tyle już wspominałam i mówiłam, że go zrobię i w końcu go teraz robię. Więc tak, myślę, że zacznę troszeczkę wam powiedzieć o sobie. Z tego, co już wiecie chyba z Instagrama, to jestem z Polski, urodziłam się w Lublinie, wyjechałam jak miałam 17 lat do Londynu na 10 lat, czy nawet więcej, później przeprowadziłam się do Mediolanu. Później tam poznałam swojego obecnego męża i teraz mieszkam w Paryżu. Mam dwójkę małych dzieci, które mają... Jedna właśnie skończyła 2 latka, a druga zaraz będzie kończyła 1 roczek, 2 dziewczynki. I w tym momencie nie pracuję, bo jest mi ciężko pracować z dwójką małych dzieci w domu. Poza tym, pomimo tego, że mieszkam już w Paryżu od 2 lat, ciągle nie rozmawiam po francusku. Jest mi się dość ciężko nauczyć. Więc na razie zajmuję się tak jakby troszeczkę moim Instagramem. Kiedyś pracowałam w modzie, jak mieszkałam w Londynie, to pracowałam w agencji, która się zajmuje luxury recruitment dla mody. Czyli załóżmy, że jeżeli ktoś potrzebował kogoś do pracy, na przykład do butiki dla Chanel, Louis Vuitton, czy potrzebowali kogoś jako sprzedawcę w sklepie, czy do kogoś do head office, czy nowego menadżera, czy no, cokolwiek, to przychodzili do nas i my znaleźliśmy ich tych ludzi. I wtedy chyba właśnie tak zaczęło mi się głównie zajmować modą. Nie, chyba w sumie wcześniej zawsze miałam smykałkę. Zawsze lubiłam się fajnie ubrać, ale tam bardziej mogłam się wykazać, bo wszystkie dziewczyny super się codziennie ubierały. Chociaż pomimo tego, że nawet nie było żadnych facetów tam, tylko facetów pracowało w biurze, to i tak my zawsze super robiłyśmy effort, żeby świetnie wyglądać. Więc tak, to była przygoda moja w Londynie z modą. I... co byście chciały jeszcze o mnie wiedzieć? Z tego, co z najwięcej pytań do tej pory mam, jeżeli chodzi o moją dietę i o moje ćwiczenia, czyli o mój taki
healthy lifestyle. Więc ja od razu Wam powiem, że nie jestem dietetykiem, chociaż studiowałam, żeby być nutritionist, to chyba właśnie dietetykiem jest przez rok w Londynie, a niestety przestałam te studia. Co na mnie działa? To jest intermittent fasting. Ja nie jem od... Kiedyś sobie liczyłam czas i zawsze nastawiłam budzik, jak kończyłam jeść. Jak ja teraz to robię, to po prostu nie liczę, tylko robię to na wyczucie i zależy, jaką mam możliwość danego dnia. Więc kiedyś rano budzę się około 7-8, zaczynam dzień od czarnej kawy i piję tylko i wyłącznie czarną kawę do lunchu, do obiadu, bez mleka, bez cukru, bez żadnego słodzika, tylko kawa i woda. I staram się wytrzymać tak jak najdłużej, albo załóżmy, jeżeli z kimś się mówiłam na obiad, no to wtedy do tego obiadu. Załóżmy dzisiaj, teraz jest godzina, która jest tu godzina, jest 14.04, ja przerwałam z pół godziny temu i zjadłam kilka takich snacków, peanut butter snacks, a teraz właśnie sobie zrobiłam latę z mlekiem sojowym. I później co? Wypiję sobie zielony sok, a na kolację nie wiem co zrobię, bo muszę iść zrobić zakupy. Może zrobię omleta albo coś takiego. Albo sałatkę z kurczakiem na przykład i jajkiem, ja wybieram jajka. Więc to będzie coś takiego i może napiję się lampkę wina. Uwielbiam wino, uwielbiam pieczywo, uwielbiam ser, uwielbiam słodycze. Znaczy nie tyle, że takie słodycze może z paczki, ale lubię bardzo desery albo serniki, takie rzeczy. Także dla mnie ta dieta jest idealna, z tego względu, że ja sobie mogę pozwalać na wszystko, na co chcę, tylko że w ograniczonym czasie. Także jak w weekendy wychodzę do restauracji, to sobie też zamawiam i deser i korzystam sobie z bread basket, z masełkiem. Naprawdę pozwalam sobie na wszystko, a wydaje mi się, że figurę mam ok. Także to na mnie najbardziej działa. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to jest dla mnie rozwiązaniem najlepszym, jakie do tej pory próbowałam, to jest Pamela Reeve. Pamela Reeve, ona jest na Instagramie, dość słynna, a ja ćwiczę z jej filmikami z YouTube'a. Ja kiedyś bardzo byłam, bardzo wręcz uzależniona od siłowni. Ci, którzy znają mnie dłużej, wiedzą, że ja czasami chodziłam dwa razy dziennie na siłownię, lubiłam siłownię i nie chodziłam na klasy aż tak bardzo, ale co ja bardziej robiłam, to takie siłowe ćwiczenia z ciężarkami i na maszynach i tak dalej. I nie wyobrażam sobie nigdy życia bez siłowni. Na takich jeździłam na wakacje, to chodziłam do siłowni, musiał być hotel z siłownią i zawsze musiały być ciężarki i tak dalej, i tak dalej. I tam spędzałam dużo czasu, z godzinę przynajmniej, i robiłam pół godziny cardio i później robiłam ćwiczenia. Później zaszłam w ciążę, pierwszą ciążę i to był mój pierwszy okres, kiedy przestałam ćwiczyć, bo nie czułam się komfortowo, to była moja pierwsza ciąża. I bałam się, wiem, że ludzie mówią, że jeżeli wcześniej się ćwiczyło i ma się dobrą formę, to nie ma ryzyka, ale mi bardzo zależało na tym ciąży, na dziecku i tak bardzo się starałam, żeby nic jakoś nie zaszkodzić, więc się podałam ćwiczeniom i tylko jadłam ciągle węglowodany, było super i odpoczywałam. Później schudłam dość szybko, ale ja znowu zaszłam w ciążę po jakichś 3-4 miesiącach, więc tak naprawdę to minęło szybciutko i podczas drugiej ciąży już byłam taka zmęczona tym swoim ciałem, tym, że nie mam talii, już tak naprawdę od 2 lat nie mogłam chodzić w jeansach i tak dalej. I sobie stwierdziłam, że po tej ciąży drugiej wrócę do formy swojego życia, że będę wyglądała lepiej. Nie wiedziałam, czy wrócę na siłownię, nie wiedziałam jeszcze, jak to zrobię, bo siłownie coś troszeczkę pozamykali wtedy podczas lockdownu, jeszcze żadnej siłowni nie znałam w Paryżu, tak naprawdę nie wiedziałam, od czego zacząć, ale przyjechała wtedy moja siostra do mnie na święta odwiedzić mnie i ona mi zaraziła właśnie tą Pamelą Reeve. Zaczęłyśmy razem ćwiczyć i strasznie mi się to spodobało, z tego względu, że te filmiki są króciutkie, one są po 10 minut. Także ja kiedyś próbowałam ćwiczyć z Chodakowską, ale to mi nie wychodziło za bardzo, bo to było 45 minut. Jak ja sobie pomyślałam rano, że ja mam 45 minut, to mi się naprawdę było bardzo ciężko zmotywować. A co jest dobrego z Pamelą, że jak ja sobie myślę, że mam ćwiczyć 10 minut, to myślę, okej,
Tak naprawdę prawie nigdy nie kończę tylko na 10 minutach. Tak zaczynałam. Na początku robiłam tylko jeden filmik, 10 minut. Później po dwóch może tygodniach zaczęłam robić dwa. Później trzy filmiki. Teraz robię 2, 3, 4 filmiki dziennie. 10 minutówki. Ale i tak jest fajnie, że 10 minutówki, bo po pierwsze nie czuję się zobowiązana, że muszę ćwiczyć 45 minut. Zawsze zaczynam trening myśląc sobie, okej, zobaczę jak mi pójdzie. Zaczynam od cardio zazwyczaj, żeby coś tam troszeczkę popalić. Też później zawsze robię brzuszki, codziennie brzuszki, uwielbiam robić brzuszki. Teraz moim nowym postanowieniem jest to, żeby robić też pupę jak najczęściej, bo chciałabym mieć taką ładną wypukłą pupę. Jeżeli zgooglujecie Pamela Reeve, to zobaczycie, ona po prostu ma ciało marzeń. Taką pupę okrągłą, odstającą. Więc to byłby goals dla mnie. Więc zaczynam też codziennie robić pupę z gumami. Ja za bardzo nie przepadam za ćwiczeniem z pupą z tego względu, że jak na przykład robię cardio, to ja widzę tak jakby efekt od razu, bo się męczę i poce, tak? Tracę oddech. Jak robię brzuszki, no to ja widzę praktycznie po kilku dniach, że mam już linię, mi się robi na brzuszku. Ale jeżeli chodzi o pupę, to efekty są najwolniejsze tak naprawdę, tak? Chyba musimy kilka miesięcy ćwiczyć, żeby nam ten duży mięsień, bo to jest jeden z największych mięśni, urósł. Więc chyba dlatego jestem taka najbardziej zniechęcona do tych ćwiczenia z gumami, ale nic, to jest moje postanowienie, że do przyszłego lata mam mieć pupę. Więc tak, codziennie ćwiczę z Pamela Reeve i ćwiczę codziennie. Wiem, że dużo ludzi ma przerwę. Ja nie mam przerwy z tego względu, że jak ja przestanę ćwiczyć jeden dzień, to później jest mi łatwo nie ćwiczyć dwa dni, później trzy dni, a później już mi się jest ciężko zmotywować. Także ja nawet na dni, kiedy jestem zmęczona albo miałam kiepską noc z dziećmi czy coś takiego, to wtedy i tak nawet robię jeden filmik następnego dnia. No bo to jest po prostu taka moja rutyna, że zawsze po tej kawie ja ćwiczę i to muszę zrobić przed prysznicem i to jest taki mój czas. Oczywiście tam wtedy dzieci koło mnie bykają, skakają, one się już przyzwyczaiły. Moja starsza, ona próbuje tak skakać, próbuje robić pajaceki, młodsza chodzi mi między nogami i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby też dzieci widziały nasze, że mama jest zdrowa, że mama robi coś dla siebie, że mama ćwiczy, że mama ma healthy lifestyle. No i ja uwielbiam jedzenie, tak? Naprawdę, ja uwielbiam jeść. Ja jestem taką osobą, że ja żyję, żeby jeść. Jak ja zasypiam, to ja sobie już myślę, co myślę, będę jadła następnego dnia. Jak ja idę do restauracji gdzieś, to jak ja tylko wybiorę restaurację na pierwsze, co to ja sprawdzam menu online, ja sobie już planuję, co ja będę jadła. Także ja uwielbiam jedzenie. Więc fitness musi być i musi być codziennie. I intermittent fasting, jeżeli chodzi o mnie, to mi się sprawdza bardzo, naprawdę. Także jeżeli chcecie spróbować, to polecam. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. I tak, ja to już robię od... Tak naprawdę zaczęłam to robić praktycznie już w szpitalu, tylko po urodzeniu dziecka. Wiem, może to takie było trochę rzeczkę extreme, ale... ja po prostu byłam już zmęczona bycia otyłą po 2 latach ciąży. Naprawdę ja... poza tym też nie wiem, jakie wasze doświadczenie było z cravings, z zachciankami, ale ja też nie miałam żadnych zachcianek na przykład na rybę, na sałatki, jak byłam w ciąży. Nie. Ja chciałam tylko jeść makaron, pizzę, bagietkę, masło, ciasta, takie bardzo, bardzo heavy, stodgy things. Także jak ja czułam w ogóle rybę, to mi się odechciewało żyć rybę czy sałatkę, jak patrzyłam mnie. Także ja się, nawet czułam już taką ulgę, jak w szpitalu, ja tylko się urodziłam, że następnego dnia, ja pamiętam, że się obudziłam i mogłam sobie zamówić jedzenie. To jak sobie popatrzyłam na łososia, to w końcu sobie myślę, mam w sumie smak na łososia, mam w końcu smak na rybę. Także czułam taką ulgę, że w końcu mogę zacząć jakiś taki healthy lifestyle, jeść ryby, więcej warzyw, więcej sałatek i że nie muszę rano się budzić i od razu jeść coś, bo jak ja byłam w ciąży, to od razu tylko po przebudzeniu musiałam coś zjeść. Czasem nawet koło łóżka trzymałam jakieś krakersy, jakieś ciasteczka, bo ja nie mogłam mieć empty stomach, żeby nie mieć mdłości. Także miałam taką... i też nie chciałam pić czarnej kawy. Także czułam po prostu ulgę, że mogę w końcu pić czarną kawę, że mogę jeść ryby, że mogę trochę pofastować sobie rano. Także zaczęłam po drugim porodzie od razu i kontynuuję. I wydaje mi się, że będę kontynuować tak naprawdę to zawsze. Nie lubię określenia w sumie zawsze, ani nigdy, ale wydaje mi się, że będę z tym szła długo, bo
Lubię to, naprawdę lubię, teraz nie czuję takiego głodu już rano. Oczywiście, że pierwszy tydzień jest ciężki i tak dalej, ale to jest fajne, bo ja na przykład ja widzę, jeżeli mąż je croissanta, tak, o 9 rano, okej, pachnie mi, ale jak ja sobie myślę, jak ja chcę, to ja mogę zjeść tego croissanta, ale za 3 godziny, dla mnie to jest takie, że mi to pomaga, bo jeżeli mam taką normalną dietę, że widzę, że ktoś je croissanta, a ja sobie myślę, o wow, ja nie powinnam tak naprawdę już jeść tego croissanta, nie wiem, przez miesiące, czy przez rok, czy będę się zawsze czuła guilty, winna, że nie powinnam jeść takiego croissanta, no to jest mi ciężko z tym nastawieniem. A jak wiem, że ja mogę coś zjeść, to tylko chcę, ale za kilka godzin, czy jutro, bo jak już zacznę fastować wieczorem, to jakoś mi po prostu lepiej z tym nastawieniem. Także tak, dla mnie mi to pasuje, jeżeli chodzi o Pamela Reeve, też mi to pasuje, nie mam zamiaru wracać na siłownię, nie. Jedyne co może, gdybym zaczęła, to pilates trochę robiłam, taki z maszynami, tak, to pilates lubię. A jedyne na co bym je tak się bardziej zapisała jeszcze, to może boxing, bo lubię boxing bardzo i tak też umysłowo dla mnie to lepiej działa nawet niż yoga, jak się mogę tak wyżyć na boxingu. Ale to musiałabym znaleźć jakiegoś dobrego trenera, więc na razie jeszcze mi się to nie udało. Zobaczymy. Więc tak, to jest moja historia, jeżeli chodzi o ćwiczenia i moją dietę. Ja też jedyne co jeszcze wspomnę, to że bardzo piję dużo soków warzywnych. Także to też mi się wydaje, że pomaga mi z dietą, bo to troszeczkę nas zapełnia i to jest taki po prostu szok witamin, że ja uwielbiam pić zielone soki, im bardziej jest smaczne, tym bardziej w sumie to lubię, bo ja mam takie wtedy uczucie, że jak piję ten sok, to że takie tyle witamin we mnie wchodzi i że zaraz moja skin będzie tak glowing i w ogóle będę tak nawilżona od środka, od zewnątrz będzie super i będę zdrowa. Także to są moje takie nawyki żywieniowe. I tyle dziewczyny, więc wydaje mi się, że będę robiła takie filmiki dla Was tygodniowo z różnymi tematami. Jak są jakieś jeszcze inne tematy, które chciałbyście usłyszeć, to dawajcie mi znać i ja z chęcią się posłucham Waszych rad. Buziaki, miłego dnia.